Koenigsegg Jesko. Najgłośniejszy i najszybszy model w całej gamie szwedzkiej marki, od czasu premiery w 2019 roku nosi na sobie brzemię oczekiwań całego motoryzacyjnego świata. Brzemię oczekiwań, że zgodnie z zapowiedzią jego twórców, będzie on najszybszym seryjnie produkowanym, dopuszczonym do ruchu drogowego samochodem świata i jako pierwszy w dziejach przekroczy barierę 500 km na godzinę. W tym filmie wy przekonacie się, czy rekord ten zostanie przez niego pobity, natomiast ja postaram się przekonać was, że w przypadku Koenigsegga Jesko naprawdę to nie prędkość maksymalna się liczy, bo model ten stanowi prawdziwy przełom na wielu innych polach, nie tylko w temacie VMAXa. Ten wóz jest po prostu niesamowity. Nie przedłużając, zapinamy pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep z częściami motoryzacyjnymi iParts.pl. W sklepie internetowym szybko i sprawnie znajdziecie części zamienne i elementy eksploatacyjne do swojego samochodu. Dzięki wygodnej wyszukiwarce będziecie mieli pewność, że znalezione produkty pasują do waszego auta, a w razie jakichkolwiek pytań eksperci infolinii iParts.pl pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. A zawsze lepiej kupować online, bo dzięki temu mamy pewność najlepszej ceny. Dodatkowo specjalnie dla was na hasło Powagowani dostaniecie 7% zniżki na zakupy. Więcej informacji znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Mimo że Koenigsegg Jesko, nazwany na cześć ojca założyciela szwedzkiej firmy, kojarzony jest głównie z obietnicą przebicia bariery 500 km na godzinę i porównywany jest często na przykład z Bugatti Chironem, to okazuje się, że takie jego postrzeganie jest błędne. Nie jest i nigdy nie miał być samochodem GT, czyli takim ultraszybkim krążownikiem szos, bo tym jest Regera. Jesko natomiast jest, co prawda w pełni homologowanym na drogi publiczne, ale samochodem sportowym o przeznaczeniu typowo torowym. A jak torowym, to znaczy, że z dużym nastawieniem na lekkość, prowadzenie w zakrętach, ogromną radość z jazdy oraz dużym dociskiem aerodynamicznym. Co widzimy chociażby po ogromnym, aktywnym tylnym skrzydle o kształcie, jak to określił sam Christian, bumerangu. Montowany jest on na długim karbonowym wysięgniku, licującym się z linią dachu, a wszystko to, by zwiększyć jego efektywność oczywiście. Coraz częściej w torowych sportowych samochodach widzimy trend do podczepiania spoilerów od góry, tak by nie zaburzać przestrzeni bezpośrednio pod spoilerem, bo to ona de facto głównie generuje aerodynamiczny efekt. Koenigsegg poszedł ze sposobem montażu tylnego spoilera krok dalej, by całkowicie upłynnić przepływ powietrza w tylnej sekcji nadwozia, a co najważniejsze, pod skrzydłem. Co ciekawe, nowy sposób montowania tylnego spoilera oraz przeprojektowane wloty powietrza zaopatrujące silnik w powietrze niezbędne do spalania pozwoliły po raz pierwszy wśród Koenigseggów stworzyć praktyczną tylną szybę, która faktycznie oferuje względną wsteczną widoczność. Do zestawu aero dochodzi jeszcze pokaźny tylny dyfuzor, któremu wygospodarowano miejsce między innymi podniesieniem wydechu oraz przedni splitter z włókna węglowego. Dociskowi poświęcono również całą przednią sekcję nadwozia, która w pozostałych modelach służyła jako miejsce do przechowywania zdejmowanego dachu. W Jesko dachu w przednim bagażniku nie umieścimy, bowiem cała przestrzeń zajęta jest przez tunel aerodynamiczny, transferujący przepływ powietrza spod splittera do górnej sekcji nadwozia. Cały pakiet aerodynamiczny przekłada się na generowanie 800 kg docisku przy 250 km na godzinę, okrągłej tony docisku już przy 280 km na godzinę i aż 1400 kg w okolicach 350 km na godzinę. Skoro mowa o tak dużym docisku aerodynamicznym, to czy przypadkiem to nie kłóci się nieco z tą magiczną barierą 500 km na godzinę? Duży docisk to duży opór, a opór aero to nie tak bardzo z wysokimi prędkościami idzie w parze.
Zgadza się, jedno z drugim się kłóci, a wszystko dlatego, że domyślnie Jesko produkowane jest w tak zwanej wersji Attack, nastawionej na jazdę po torze wyścigowym. Natomiast na specjalne życzenie klienta, szwedzki producent może zmienić dla nas wersję Attack na wersję Absolute, która porzuca wszystkie torowe przywary i wytacza ciężkie działa tylko i wyłącznie w jednym celu – prędkości maksymalnej. Tylne skrzydło z Jesko Attack zastąpione jest dwoma statecznikami pionowymi, które redukują siłę docisku z 1400 kg do zaledwie 150 kg, dalece optymalizując jednocześnie współczynnik oporu. Co niezwykle ciekawe, wszelkie symulacje potwierdzają, że stateczniki pionowe skutkują mniejszym oporem niż gdyby ich w ogóle nie było, a tylna sekcja nadwozia była całkowicie smukła. Wszystko dlatego, że stateczniki jednocześnie uporządkowują przepływ powietrza, zapobiegając zawirowaniom. Do tego usunięto boczne lotki stabilizujące oraz przedni splitter, a tylne koła zyskały zdejmowane osłony aerodynamiczne, wspomagające stabilność przy wysokich prędkościach. Brzmi to może jak jedynie inny pakiet aerodynamiczny, inne zewnętrzne opakowanie, które w prosty sposób przestawia samochód z przeznaczenia torowego na bicie rekordu prędkości. W praktyce jednak ta konwersja na wersję Absolute jest znacznie bardziej skomplikowana. Na dobrą sprawę, cała tylna konstrukcja samochodu się różni, ponieważ celem optymalizacji została ona wydłużona o 8,5 cm i poprowadzona jest pod innym kątem. Badania Absoluta w tunelu aerodynamicznym pochłonęły 3000 roboczogodzin, a kolejne 5000 poświęcono na prace inżynieryjne i projektowe. Mowa więc o niemalże dwóch różnych samochodach dzielących te same fundamenty. Żadne cuda aerodynamiczne jednak nie miałyby racji bytu bez odpowiedniego układu napędowego, który zapewni moc niezbędną do osiągania wysokich prędkości. Jesko napędzane jest podwójnie doładowaną V8 o pojemności 5 litrów, znaną na przykład z Agery. Tutaj jednak przeszła szereg modyfikacji i usprawnień. Przede wszystkim zastosowano nowy, płaski wał korbowy ze 180-stopniowymi wykorbieniami czopów, a to mocno, bardzo mocno zmienia charakterystykę pracy V8. Lżejszy o 5 kg wał korbowy oznacza niższą masę wirującą, mniejszą bezwładność oraz zmianę trybu i kolejności zapłonów, co z kolei przekłada się na podwyższenie maksymalnych obrotów z 8200 do 8500 obrotów na minutę i ogólną żwawość silnika. Szybko wkręca się i spada z obrotów i reaguje na przepustnicę bez opóźnienia. Bardzo dużą zasługę w tym ma również nowy system turbodoładowania. Dwie sporych rozmiarów turbosprężarki na myśl przywodzą od razu ogromnego turbolaga, co jest oczywistym antonimem żwawej pracy silnika. Jednak Koenigsegg połączył je z bardzo ciekawym systemem podtrzymywania ciśnienia do ładowania. Zamiast stosowania rozwiązań pokroju np. antilaga, Szwedzi zrobili to w bardzo prosty, a jednocześnie genialny sposób. Turbiny połączone są ze zbiornikami powietrza stworzonymi z włókna węglowego. Zbiorniki te są na bieżąco napełniane powietrzem pod ciśnieniem 20 bar za pomocą małych elektronicznych sprężarek. Dzięki temu, w momencie nagłej potrzeby wzrostu mocy, kiedy spaliny nie są w stanie natychmiast rozpędzić turbiny do zadanych obrotów, to na wirnik podawane jest powietrze z zapasowych zbiorników, które od razu rozpędza turbosprężarki, dzięki czemu bez żadnego opóźnienia generowane jest doładowanie do komór spalania. Przy okazji, efektem pobocznym takiego rozwiązania jest elastyczność podawania mocy. Zamiast turbosprężarek ze zmienną geometrią, mamy dwie spore standardowe turbiny, ale dzięki zewnętrznej podaży powietrza są one w stanie efektywnie zaopatrywać komory spalania w powietrze, nawet przy niskim poziomie obrotów. Nowa V8 wyposażona jest również w czujniki ciśnienia, osobno dla każdego cylindra, tak by jak najdokładniej monitorować w czasie rzeczywistym podaż paliwa i powietrza w komorach spalania. To przekłada się na wydajny i efektywny proces spalania, co w rezultacie daje oczywiście wysoką generowaną moc.
Do tego względem poprzedniej V8 z Agery Szwedzi bardzo dużo uwagi poświęcili odlżaniu elementów silnika. Mamy więc nowe korbowody, nowe tłoki, wałki rozrządu, zawory, sprężyny zaworowe, nową głowicę i rozrząd, a wszystko to, by maksymalnie obniżyć masę elementów wirujących, co przekłada się na niższe straty energii, szybsze reagowanie na przepustnice i niespotykaną lekkość pracy silnika. Nie sposób nie wspomnieć również o mocy końcowej, jaką udało się finalnie uzyskać. Jednostka napędowa zasilana może być dwoma paliwami: benzyną oraz E85, czyli popularnym etanolem. W skrócie, etanol charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na spalanie stukowe, co naturalnie pozwala generować wyższą moc. Na tradycyjnej benzynie silnik automatycznie przechodzi w delikatne mapowanie i generuje 1300 koni mechanicznych z ciśnieniem do ładowania na poziomie 1,7 bara. Natomiast w przypadku przejścia na etanol, sterownik automatycznie przechodzi w agresywniejsze nastawy wtrysku i zapłonu, przy okazji zwiększając ciśnienie do ładowania aż do poziomu 2,2 bara, co w rezultacie daje aż 1625 koni mechanicznych. Z, można powiedzieć, zwykłej V8 bez wspomagaczy typu elektryczny silnik. Nasz ulubiony łysy Szwed absolutnie nie byłby sobą, gdyby na każdym możliwym kroku nie próbował wymyślić czegoś innowacyjnego, więc kompletnej rewolucji doczekała się również skrzynia biegów. Żeby nie omawiać jej konstrukcji i zasady działania po łebkach, to stworzyłem osobny materiał, który bardzo dokładnie tłumaczy jej pracę. Jeśli więc nie widziałeś tego filmu, to warto na chwilę zapauzować i nadrobić ten film, bo ta skrzynia jest naprawdę genialna. Wspomniane wcześniej rozwiązania, czyli nowy, odlżony płaski wał korbowy, lżejsze elementy silnika, zmyślny system do ładowania oraz nowa skrzynia biegów, przekłada się na... no cóż, rekord świata. 5-litrowa jednostka napędowa z Jesko jest najszybciej rozkręcającym się produkcyjnym silnikiem na świecie. Podróż obrotomierza z poziomu obrotów jałowych aż do odcinki trwa zaledwie 213 milisekund. 0,2 sekundy. Dla porównania, absolutnie boski silnik z Lexusa LFA przez wiele lat był znany właśnie z rekordu, jak szybko rozkręcał się do odcinki, i w przypadku japońskiej V10 czas ten wynosił 0,6 sekundy, czyli 3 razy dłużej niż w przypadku Koenigsegga. Niewiarygodne. W ogromnej mierze, poza oczywiście inercją elementów wirujących, jest to zasługa braku koła zamachowego, które jest niczym innym jak mechanicznym magazynem energii kinetycznej bazującym na bezwładności. Eliminując tę bezwładność, uwalniamy potencjał silnika w temacie swobodnego wkręcania się na obroty i w Jesko daje to spektakularny efekt. Dzięki temu też silnik jest odporny na potencjalne niebezpieczeństwa ze strony nowej skrzyni biegów LST, która umożliwia natychmiastowe przełączanie między dowolnymi biegami. Przykładowo natychmiast możemy zrzucić z 6 na 2 bieg bez zrzucania tych biegów po kolei. W tak elastycznym i swobodnie kręcącym się silniku nawet natychmiastowe zbicie o kilka biegów podnoszące w mgnieniu oka obroty, na przykład z poziomu 1500 do 8000 obrotów, nie robią na nim absolutnie żadnego wrażenia. Ja wiem, że cała ta narracja wokół Jesko zazwyczaj skupia się na tej magicznej barierze 500 km na godzinę i oczywiście jest to super ekscytujące, ale warte podkreślenia jest właśnie to, jak zbudowany jest układ napędowy, bo absolutnie żaden samochód na rynku nie oferuje tak obłędnie, niewiarygodnie wręcz skaczącego po obrotach silnika i takiego działania skrzyni biegów. To zupełnie, zupełnie nowa jakość w świecie hipersamochodów.
mając omówiony już temat układu napędowego i aerodynamiki, czas na kilka ciekawostek z pozostałych obszarów tego samochodu. Zaczynając od wnętrza, ciekawym małym dodatkiem jest w pełni analogowy żyroskop umieszczony na linii wzroku kierowcy, mierzący i prezentujący poziom przeciążeń bocznych. Oczywiście sam w sobie żyroskop mierzący przeciążenia nie jest niczym niezwykłym i w motoryzacji spotyka się je dość często. Japończycy w produkcyjnych autach mieli je już dekady temu, natomiast w Koenigseggu jest to 100% analogowy żyroskop, nawiązujący do awioniki samolotów, co podkreśla powiązania szwedzkiej firmy z lotnictwem myśliwskim. Interesującą ciekawostką jest również ekran przyrządów z obrotomierzem, prędkościomierzem, kontrolkami itd., który porusza się wraz z kierownicą. W samochodzie nastawionym na doznania torowe może brzmi to jak szaleństwo, bo kierownica często będzie zmieniać swoje położenie, ale zaletą takiego ekranu jest to, że nigdy nie będzie zasłonięty skręconą kierownicą, a przy okazji dane wyświetlane na ekranie cały czas prezentowane są w poziomie, więc nawet przy skręconej kierownicy wszystko jest czytelne i intuicyjne. Jak dla mnie, mega rozwiązanie. Samochód o przeznaczeniu torowym musi oczywiście zapewniać również odpowiednią jakość hamowania i również na tym polu Jesko zdecydowanie błyszczy. Co ciekawe, cały układ hamulcowy wraz z ogromnymi 400 mm węglowo-ceramicznymi tarczami został wyprodukowany przez Koenigsegga i nie jest oparty o żadnego zewnętrznego dostawcę typu Brembo itd. Warto dodatkowo zatrzymać się na chwilę przy kołach. Wspominałem Wam ostatnio o niezwykłych, w pełni węglowych felgach w kontekście Regery. Spieszę z informacją, że te same super lekkie felgi są również obecne w Jesko. Wyobraźcie sobie, że opona Michelin Pilot Sport Cup 2R używana w tym modelu jest dwa razy cięższa niż felga, na której jest założona. A w temacie włókna węglowego czas na chwilę cofnąć się do podstaw, mianowicie do węglowego monokoku Jesko. Oczywiście karbonowy monokok to już standard na tym poziomie super out i hiper out, więc ciężko tu opowiedzieć cokolwiek nowego. Faktem wartym odnotowania jest jednak to, że monokok Koenigsegga Jesko jest najwytrzymalszym monokokiem w całej motoryzacyjnej branży. Charakteryzuje się sztywnością skrętną na poziomie 65 tysięcy Nm na stopień kątowy. Więcej niż Chiron, Pagani czy cokolwiek innego. W Koenigseggu wszystko musi być naj. Co jeszcze ciekawsze, zbiornik paliwa jest, nie wiem jak to nazwać, wbudowany w monokok. Wewnątrz węglowej konstrukcji jest odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wyłożona polimerowo-aluminiową izolacją, która stanowi zbiornik paliwa i Koenigsegg gwarantuje, że przez cały okres życia auta zbiornik paliwa nie zacznie przeciekać i nie będzie żadnej potrzeby naprawiania go, stąd ta pewność, by umieścić go praktycznie najdalej w głąb konstrukcji auta jak tylko się da, co jednocześnie jest również najbezpieczniejszym i najlepiej chronionym miejscem w całym pojeździe. Czas jednak przejść do tego, z czego Jesko jest najbardziej znany, czyli do prędkości maksymalnej. Koenigsegg zapowiedział, że Jesko Absolute jest ostatnim ich podejściem do bicia rekordu prędkości samochodu produkcyjnego i żaden kolejny model, ani żadna wersja przyszłego modelu nie będzie tak mocno nastawiona na prędkość maksymalną. Przygotowania do oficjalnego bicia rekordu ciągle trwają, więc dokładnej prędkości maksymalnej Jesko Absolute nie znamy. Oficjalne dane mówią jedynie o wartości, tutaj cytat, powyżej 300 mil na godzinę, co w przeliczeniu na prawidłowe jednostki miary daje powyżej 480 km na godzinę. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Szwedzi celują w przebicie bariery 500 km na godzinę i cały samochód właśnie z takim nastawieniem został zbudowany. Mimo tej aury tajemnicy wokół tego tematu, postaram się rzucić nieco światła i oszacować, jaką prędkość maksymalną Jesko najprawdopodobniej osiągnie. Na początku wrócić musimy do aerodynamiki. Opowiadałem o tym, jak względem wersji Attack Szwedzi musieli poczynić daleko idące zmiany, by zminimalizować opór aerodynamiczny generowany przez nadwozie. Z czystym sumieniem trzeba im oddać,
że ich wysiłek się powiódł, bowiem wersja Absolute może pochwalić się współczynnikiem oporu CX na poziomie zaledwie 278 tysięcznych. Domyślam się, że część z Was może uznać to za kiepski wynik, skoro Kalibra miała CX na poziomie 260 tysięcznych, a Tesla Model S ma 208 tysięcznych. Jasne, zgadza się, ale żaden z tych samochodów nie ma za zadanie utrzymać stabilności prowadzenia nawet przy 300 km na godzinę, a co dopiero przy 500 km na godzinę. Żaden z tych samochodów nie musiał martwić się chłodzeniem potężnego 1600-konnego silnika, a zaznaczyć trzeba, że nawet malutki otwór czy wlot powietrza brutalnie ograbia nadwozie z niskiego oporu, więc zapewniam Was, że Koenigsegg wykonał tutaj absolutnie niewiarygodną robotę. Dla porównania, w przypadku Bugatti Chirona, który nomen omen musiał mierzyć się z podobnymi trudnościami, Niemcom udało się zejść zaledwie do poziomu CX 333 tysięczne. Kolejnym tematem wymagającym omówienia są opony, bowiem to właśnie guma była jednym z większych zmartwień niemieckich inżynierów w momencie, gdy Bugatti Chiron bił swój rekord. Dlaczego Szwedzi się tym tematem nie przejmują? Ponieważ wszystkie szwedzkie samochody znacznie delikatniej obchodzą się z oponami, a główna przyczyna tego leży w masie. Nawet odelżony Chiron w wersji specjalnej Supersport 300+, ważył prawie 2 tony, przez co wywierał bardzo duży nacisk na swoje Michelin Pilot Sport Cup 2. Niższa masa szwedzkiego hipersamochodu odciąża koła, co pozwala mieć zaufanie, że opony dadzą radę jechać z jeszcze wyższymi prędkościami. Podobne wnioski można wyciągnąć, porównując dane pochodzące z wewnątrz szwedzkiego podwórka. Agera RS podczas bicia swojego rekordu prędkości jechała na standardowych Sport Cup 2 z prędkością 456 km na godzinę. Porównując masę obu samochodów, nie ma aż tak dużej różnicy. Jesko Absolute wnosi na wagę 1390 kg, podczas gdy Agera RS jest zaledwie 5 kg cięższa. Ale Agera RS, posiadająca normalny pakiet aerodynamiczny, generowała aż 450 kg docisku przy prędkości 250 km na godzinę, podczas gdy Jesko przy tej samej prędkości generuje zaledwie 40 kg docisku, a im wyższa prędkość, ta różnica między nimi tylko się zwiększa. Niższy docisk to znów delikatniejsze obchodzenie się z oponami i mniejsza masa wywierająca na nie nacisk przy wysokich prędkościach. W temacie ogumienia więc można być spokojnym. Najbardziej ekstremalne Sport Cup 2R powinny bez problemu wytrzymać jazdę z prędkościami dotychczas nieosiągalnymi dla produkcyjnych samochodów osobowych. A mając wszystkie dane i liczby na temat auta, czas zaciągnąć do pomocy odrobinę matematyki i przekonać się konkretnie, jaka prędkość maksymalna jest osiągalna w przypadku Jesko. Najprościej posłużyć się będzie wzorem na moc, gdzie moc równa się siła oporu działająca na ciało razy prędkość. Moc Jesko to 1625 koni mechanicznych, ale pamiętać musimy, że po drodze mamy straty wewnętrzne, skrzynie biegów, dyferencjały itd., więc realnie przypuszczać można, że około 90% faktycznej mocy silnika przekazywane jest bezpośrednio na nawierzchnię, więc naszym punktem wyjścia będzie w minimalnym zaokrągleniu 1462 konie mechaniczne. Przeliczyć to jednak musimy na waty, co daje nam 1 075 300 watów. Teraz najtrudniejszy etap, czyli przeliczanie wszystkich sił oporu. W ramach oporu musimy zsumować opór aerodynamiczny samochodu oraz opory toczenia. Opór aerodynamiczny to połowa gęstości powietrza mnożona razy kwadrat prędkości, mnożone razy współczynnik oporu aerodynamicznego oraz mnożone razy powierzchnię czołową nadwozia. Opory toczenia z kolei to suma współczynnika oporu toczenia razy suma nacisku na nawierzchnię. Żeby obliczyć łączny nacisk na nawierzchnię, musimy dodać masę samochodu do docisku aerodynamicznego, jaki ten generuje, i całość przemnożyć razy siłę grawitacji. No to lecimy. Połowa razy 1,2 kg na metr sześcienny, czyli gęstość powietrza przy 20 stopniach Celsjusza na poziomie morza, razy prędkość kwadrat,
razy współczynnik oporu 278 tysięcznych razy 1,88 metra kwadratowego powierzchni czołowej Jesko. Do tego dodajemy współczynnik oporu toczenia opony na asfalcie wynoszący 15 tysięcznych razy masa Jesko Absolute 1390 kg plus docisk aero zaledwie 150 kg i to razy przyspieszenie ziemskie 9,81 metra na sekundę kwadrat. Kurczę, czasem wątpiłem, że matma ze szkoły może się przydać. Wynikiem końcowym jest V równe 149 metrów na sekundę, co daje nam 536 km na godzinę. Jasne, są tutaj pewne zmienne i uproszczenia, na przykład nie znamy temperatury powietrza i ciśnienia dokładnie w miejscu próby bicia rekordu, więc nie ma możliwości super dokładnie obliczyć gęstości powietrza. Opór toczenia zaś rośnie wraz z prędkością, więc tutaj też wartości mogą się minimalnie różnić, ale wbrew pozorom uzyskany wynik jest całkiem dokładny i wiarygodny. Po stronie szwedzkiej marki pozostaje zadbanie o to, by w czasie bicia rekordu prędkości do tego równania nie wszedł żaden nieproszony gość typu zdarzenie losowe, awaria itd. Z całej siły trzymam kciuki, by im się udało spełnić swoje zapowiedzi, bo kto jak kto, ale Christian von Koenigsegg z całą swoją determinacją, wytrwałością i zaangażowaniem w rozwój motoryzacji zasługuje jak nikt inny, by po raz kolejny dzierżyć oficjalny rekord prędkości dla samochodu produkcyjnego dopuszczonego do ruchu drogowego. A żeby Wam jeszcze lepiej zobrazować, o jakiej prędkości mówimy, to przy wyliczonej prędkości maksymalnej Koenigsegga Jesko Absolute samochód będzie pokonywać odległość 1 km w nieco ponad 6,5 sekundy. Wyobraźcie sobie kilometr na bazie, nie wiem, drogi do pracy, jaką pokonujecie, czy spaceru, na jaki chodzicie, i umieśćcie tam Jesko, który robi ten dystans w tą i z powrotem w niecałe 7 sekund. Masakra. Jedyną możliwością, byśmy sami mogli zasmakować takiej prędkości, jest rozpędzenie Jesko na przykład w Fordzie Horizon, którą oczywiście kupicie na G2A, które jest partnerem kanału. W komentarzach pod filmem otwieram dla Was dyskusję. Czy uważacie, że Koenigsegg Jesko faktycznie pobije rekord prędkości? A jeśli tak, to obstawiajcie, jaką dokładnie prędkość osiągnie, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a dla zwycięzcy zorganizuję nawet jakąś małą powagowaną nagrodę. A co, zaszalejmy. Sklep jak zawsze linkuję Wam cyk pod spodem w opisie. Pod filmem również udostępniona jest opcja wsparcia kanału, która realnie pomaga mi tworzyć dla Was content. Wszystkim patronom naprawdę przepięknie dziękuję i bardzo doceniam Wasze wsparcie. Jak zawsze po prawej stronie pokazują Wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie subskrypcja koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, trzymajcie się ciepło, cześć. To jak? Co następnego ze świata Koenigsegga omawiamy?